środa, godzina 21.30, czas na program Pilnujmy Polski w studiu. Antoni Macierewicz, były minister obrony, marszałek senior. Dzień dobry, panie ministrze. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Właściwie, że to długi dzień. Zacznijmy od tego, ale zacznijmy od dnia wczorajszego. Sejm, marszałek Sejmu Elżbieta Witek chce uczcić jednego z wybitniejszych żołnierzy i tego podziemia akowskiego na Wileńszczyźnie, a potem podziemia niepodległościowego po roku 45. Łupaszkę, majora Szędzielarza. Lewica siada, część Platformy wychodzi. Coś się zmienia, a może wraca. Wraca to, co widzieliśmy w latach 50., 40., to, co widzieliśmy, co pan minister mógł obserwować w 68., kiedy Gomułka szczuł na żołnierzy majora Łupaszki. No tak, wypowiedź na temat Łupaszki była jednym z istotniejszych elementów słynnego przemówienia Gomułki z 19 marca 1968 roku, no ale zostawmy tamten czas. Był przywołany właśnie Łupaszka jako przestępca, jako zbrodniarz. I dzisiaj dokładnie to samo, tę sowiecką propagandę, tę komunistyczną propagandę powtarzają ludzie Platformy Obywatelskiej i ludzie Lewicy. I to powtarzają w sposób brutalny, chamski, antypatriotyczny, antypolski. To jest tak, jakby atakowali powstańców kościuszkowskich, jakby atakowali powstańców listopadowych, powstania listopadowego, jakby atakowali powstańców powstania styczniowego, nie mówiąc już o warszawskim. To jest atak na polską myśl i działalność niepodległościową. I o jednym jeszcze chcę powiedzieć, bo to jest wstrząsające i warto sobie to uświadamiać. Ludzie z lewicy, a głosują gestem totalitarnym, sowieckim, głosują podnosząc zaciśniętą pięść właśnie przeciwko polskim patriotom walczącym o niepodległość. Tak się zachowują. To jest łamanie Konstytucji Rzeczpospolitej, jest przestępstwo, bo jak wiadomo, Konstytucja Rzeczpospolitej zabrania używania gestów i symboli komunistycznych czy innych formacji totalitarnych, hitlerowskich, no na przykład salutowanie Hitlerjugend, prawda, salutowanie hitlerowskie jest niedozwolone, ba, jest przestępstwem. Po prostu tak samo komunistyczne, a oni to robią w Sejmie i uważają, że są zupełnie bezkarni. Chcę im powiedzieć, że nie będą bezkarni. Ta sprawa musi trafić do sądu. To jest absolutnie niedopuszczalne. Oni powoli chcą nas przyzwyczajać tymi zachowaniami, atakami na polską niepodległość, atakami na polskich bohaterów, zachowaniami, właśnie symbolami, upowszechnianiem symboli komunistycznych. Chcą na powrót wprowadzać ideologię komunistyczną do obiegu i program komunistyczny w efekcie. I chcę jeszcze jedno powiedzieć. Oczywiście mogę sobie wyobrazić, że niektórzy z nich, młodsi, po prostu robią to bez świadomości, nie wiedząc, co robią, dlatego, że tak im powiedziała rodzina, dlatego, że tak im powiedzieli. No, ale ci, którzy kierują tym zespołem, prawda, są w pełni świadomi. To są ludzie, którzy byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, często byli w strukturach agenturalnych, są w pełni świadomi, że służą w ten sposób sowieckiemu czy postsowieckiemu imperialnemu aparatowi rosyjskiemu. Była taka chwila, gdzie wydawało się, że pewne spory historyczne są zamknięte. Rok 14, 15, 16, kiedy wydawało się, że podziemie antykomunistyczne znalazło swoje miejsce, ba, optował za tym osoba też nie dwuznaczna. Powiedzmy, to jest duży komplement dla Bronisława Komorowskiego, który przecież to święto także wprowadza. Wydawałoby się, że nawet tamta strona uznała, że to jest część ich tradycji i warto ją kultywować. Teraz zdaje się, mamy jakiś regres. Mamy powrót do lat 50. To za dużo powiedziane. To nie jest tak, że to jest powrót do lat... Retorycznie oczywiście. To nie jest powrót do lat 50. To są próby powrotu do lat 50. To są próby powrotu do lat 50. Wczoraj podczas dyskusji i referowania właśnie rocznicy bohaterstwa i śmierci majora Łupaszko
dwie czy trzy panie młodsze z aparatu, z zespołu parlamentarnego Lewicy rzeczywiście wykrzykiwały słowo hańba, bandyta, przestępca. Po prostu szkalowano polskich bohaterów. W polskim Sejmie robiły to panie parlamentarzystki. To jest świadectwo kształtowania formacji antypolskiej w polskim parlamencie. Takiej, która chce odrzucić w ogóle polską niepodległość. Ale to jest skutek propagandy Platformy Obywatelskiej, która w ciągu ostatnich lat podkreślała, że polska państwowość jest rzeczą niepotrzebną tak naprawdę, że przecież jesteśmy w Unii Europejskiej. To formacja Unii Europejskiej ma być punktem odniesienia dla polskości, a nie własne niepodległe państwo. Niepodległe państwo nie jest istotne. I teraz przełomem ludzie z formacji lewicowej idą w tym samym przecież kierunku. Od początku szli w tym samym kierunku. Trzeba z tego zdawać sprawę, że pierestrojka była właśnie programem i działaniem, które było formalnie otwarte na niepodległość państw podległych Związkowi Sowieckiemu, ale w istocie chodziło o doprowadzenie do sojuszu z Niemcami i przekształcenie całej Europy w część Imperium Rosyjskiego. I dlatego propaganda Platformy Obywatelskiej mówiąca o tym, że nie jest ważna niepodległość, jest synchronizowana z tą tendencją postkomunistyczną, rosyjską, którą reprezentuje dzisiaj lewica. To jeszcze dwie kwestie, bo od ponad sześciu lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość, więc też będzie pytanie o to, jak z tą pamięcią radzi sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości i innych formacji prawicowych, ale zanim to pytanie, to jeszcze pytanie historyczne, no bo może warto wracać do historii. Pojawia się ten element pacyfikacji litewskiej wioski. To jest ten argument, który wysuwa lewica, mówiąc, że majorowi Łupasz nie należą się honory bohatera polskiego. No nie, takie pseudoargumenty powtarzają się, czy też są wysuwane wobec bardzo wielu bohaterów spośród żołnierzy niezłomnych, którzy walcząc, także zwalczali przeciwników, także musieli toczyć walkę z ludźmi, którzy będąc w Polsce stali po stronie sowieckiego okupanta, stali po stronie niszczenia polskiej niepodległości, byli wrogami polskiej niepodległości i w związku z tym znaleźli się na froncie, w którym walka trwała i niosła z sobą swoje konsekwencje. Traktowanie tego jako, tak powiem, negatywnego zjawiska brzmiało mniej więcej w ten sam sposób, jakby zarzucić polskiemu wojsku, co dzisiaj robi przecież pan Łukaszenko. Jutro, jak wiadomo, jest wielka konferencja prasowa, która ma oskarżyć Polskę, że doprowadziła do śmierci wielu tysięcy ludzi, którzy próbowali przejść przez polską granicę i że to jest ludobójstwo. To jest ten sam kierunek. Wtedy w latach 40. trwała walka o niepodległość Polski. Ci, którzy stali po stronie rosyjskiej i walczyli z żołnierzami niezłomnymi broniącymi ojczyzny, byli narażeni na działania obronne ze strony polskich żołnierzy. Historia podbrzmienia niepodległościowego to była wymarzona historia, czy jest cały czas, bo ona się nie zmieniła dla każdego młodego człowieka, bo to jest czasami straczeńca, czasami bardzo trudna walka, wręcz szaleńcza o wolność osobistą, o wolności narodowe, o demokrację wbrew totalitaryzmowi, ale wydaje się, że w ostatnich latach ta historia staje się dla młodych coraz mniej atrakcyjna. Dlaczego? Wasza w tym wina jako partii rządzącej, czy nie wasza? Ja zawsze przyjmę odpowiedzialność za błędy, czy
konsekwencje, które są negatywne i które mają spadać na Zjednoczoną Prawicę. Niewątpliwie jest tak, że były dwie fazy odrodzenia patriotycznego, niesłychanie istotne. Fazą pierwszą była reakcja na zbrodnię smoleńską. A tutaj no, to było powszechne zjawisko, w związku z tym nie sposób wskazać jednego czy nawet tysiąca ludzi, których by należało wymienić, ale niewątpliwie Jarosław Marek Rymkiewicz był tym człowiekiem, którego poezja, ale także którego działanie, zachowanie, zresztą pan Sznadel także, można by wymienić tych osób naprawdę bardzo wiele wielkich polskich poetów. Mówię o Jarosławie Marku Rymkiewiczu, bo zmarł właśnie ostatnio, zresztą podobnie jak pan Sznadel. Jego wielka poezja po prostu przywróciła wśród młodzieży właśnie taką patriotyczne, jednoznaczne zaangażowanie na tle dramatu zbrodni smoleńskiej, o którą przecież trzeba, o wyjaśnienie której trzeba było walczyć. Trzeba było walczyć z własnym rządem, bo własny rząd pana Donalda Tuska stał po stronie rosyjskiej. Bo pan Tusk nie ukrywał i zespół rządowy nie ukrywał, że tak naprawdę trzeba bronić Rosjan. Znamy tę wypowiedź pana Donalda Tuska, a który mówi do Edmunda Klicha: najbardziej dramatyczne i trudne jest to, że Polacy myślą o tym, że to zrobili Rosjanie. I to trzeba zwalczać, to trzeba wyeliminować. To jest największe zagrożenie dla Polski, że Polacy sądzą, że to zrobili Rosjanie. Nie zbadać, kto doprowadził do śmierci prezydenta, nie zbadać, jak przebiegała katastrofa, nie zbadać, czy był spisek, czy nie było spisku i tak dalej. Nie. Należy zniszczyć polską myśl patriotyczną i polskie działania, dążenia. W związku z tym reakcją na to była, zwłaszcza wśród młodzieży, odrodzenie patriotyzmu. Potem, gdy doszliśmy do władzy w roku 2015, wyciągnęliśmy do tej młodzieży, która zaczęła się organizować w struktury paramilitarne, wyciągnęliśmy do niej ręce. Tym, tak powiem, gestem było stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które wprowadziły do wojska właśnie myśl patriotyczną, ale nie tylko do wojska. No także w tych wszystkich setkach, tysiącach miejscowości, gdzie powstawały oddziały i struktury Wojsk Obrony Terytorialnej. Wydaje się, że trochę ten dynamizm się zmniejszył po prostu. Chciałem powiedzieć, przegrywać. Przekształcił się wyłącznie w takie działanie, powiedziałbym, biurokratyczne. W mniejszym stopniu otwarte na społeczeństwo, na ludność, na tych, którzy poszukują nie tylko zaangażowania się w wojsko, bo to jest oczywiście bardzo ważne i świetnie, ale także mają świadomość, że będąc w wojsku realizują myśl patriotyczną, realizują pewną służbę dla Polski, dla ojczyzny. W zbyt małym stopniu się to wykorzystuje, w zbyt małym stopniu szkoły korzystają z ich wiedzy i z ich obecności, w zbyt małym stopniu instytucje korzystają z ich wiedzy i obecności. To jest rzecz, która powinna być w większym stopniu reklamowana. No i oczywiście wielka zasługa pana ministra Czarnka, że zapowiedział wprowadzenie do szkół przysposobienia wojskowego, a dzisiaj, jak państwo wiecie, naprawdę obronił Polskę, naprawdę realizuje to, o czym mówimy na tej, pan minister Czarnek, na tych spotkaniach środowych, mianowicie została przez Sejm przyjęta ustawa, która rzeczywiście zmienia szkoły, jeżeli chodzi właśnie o patriotyzm, jeżeli chodzi tylko, czy o zaangażowanie. Wystarczy, bo chciałem powiedzieć, że przegrywacie, ale tutaj akurat nie ma sensu budować barykady, jest to bardzo słuszne w innych wypadkach dziennikarz polityk, ale przegrywamy jako polscy patrioci bitwę o pamięć. Być może ją przegrywamy wśród najmłodszego pokolenia, wśród licealistów, wśród studentów. I czy na pewno klucz to są lekcje, to jest szkoła, to są instytucje? Może nie tam leży klucz do zwycięstwa w tej walce? Powiedziałbym tak, klucz leży w nas. W tym sensie pan ma rację, ale obecność wykształcenia i przekazu patriotycznego i przekazu historycznego,
historycznego, prawdy o walce Polaków o niepodległość, bo jest tak dokładnie, jak pan powiedział, i mówię to referując moje doświadczenie z rozmów z moimi rodzicami. Oni naprawdę mieli świadomość, że poświęcają swoje życie. Oni naprawdę mieli świadomość, że szansa na zwycięstwo jest, delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo niewielka. A okazało się, że to zwycięstwo, naprawdę ich poświęcenie, ich czasem śmierć, często przecież, a zawsze ryzyko śmierci i ryzyko poświęcenia także życia swojej rodziny, przecież przyniosło zwycięstwo po latach, ale przyniosło zwycięstwo, bo pokolenie, które oni wychowali, które wychowali żołnierze niezłomni, to pokolenie doprowadziło do utworzenia Solidarności, to pokolenie doprowadziło do wygrania wyborów w 2015 roku, to pokolenie, które symbolizował między innymi jego patron Jan Olszewski, którego rocznicę śmierci trzecią wczoraj obchodziliśmy. Przedwczoraj, tak. Mówię wczoraj, dlatego, bo to, co zrobiono w telewizji, było skandaliczne zupełnie w tej sprawie i uważam, że uderzyło właśnie w Jana Olszewskiego i to jest rzecz osobna. Nie chcę teraz o tym dyskutować, ale naprawdę rzecz, która pokazuje, iż są ludzie, którzy pewne rozgrywki polityczne realizują kosztem czegoś dużo większego, dużo ważniejszego niż sprawy personalne. Właśnie pamięci o wielkości ludzi takich jak Jan Olszewski. Ale wracam do tego. No przecież ta opowieść o Janie Olszewskim, ona się po raz pierwszy pokazała w telewizji. Nie było. Opowieść o Szyndzielożu, jej nie było w ciągu tych lat. Opowieść o innych bohaterach. Czy jest jakiś, przepraszam, film zamówiony przez państwowe instytucje, bądź doprowadzony do realizacji, pokazujący historię walki o niepodległość po 1945 roku? Nie ma. Więc w tym sensie to jest nasza odpowiedzialność. W tym sensie to jest nasza wina. Ja chcę jeszcze przypomnieć, że sprawa żołnierzy niezłomnych ważna jest także dlatego, że to jest najszersza legenda w skali Polski. Nie ma takiej wsi, nie ma takiej gminy, nie ma takiego powiatu, gdzie by nie było rodzin tych, którzy zostali rodzin żołnierzy niezłomnych, którzy zostali zamordowani. Tylko terror komunistyczny kazał zamykać świadomość wewnątrz rodziny, nie mówić o tym, nie dyskutować o tym. Wręcz odwrotnie, wspierano tych, którzy stali po stronie komunistycznej i którzy nazywali ich w danej wsi, w danym mieście, w danym powiecie właśnie przestępcami, bandytami i tak dalej. To tak była realizowana wówczas propaganda. Odpowiedzią na to powinna być powszechna wiedza przekazywana przez media, ale także, zgadzam się z panem, przekazywana poprzez na przykład to, co się stało w oddziałach żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Przecież poszczególne jednostki noszą imię bohaterów właśnie żołnierzy niezłomnych. Tego nie ma w instytucjach innych. To jest w Wojskach Obrony Terytorialnej. Powinno być w bardzo wielu innych strukturach, zarówno mundurowych, jak i innych. Bo to są ludzie, których pamięć próbowano wyeliminować zupełnie, a w ciągu pewnego czasu zrezygnowaliśmy z pokazywania ich wielkości. To teraz jeszcze na chwilę wybiegnijmy na Ukrainę, dokładnie na Białoruś, chociaż temat z Ukrainą ściśle związany. Na godzinach ma się rozpocząć aktywna faza ćwiczeń rosyjsko-białoruskich. Ten moment, który wielu ekspertów uznawało za najbardziej prawdopodobny do rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę. No, trzeba jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Pan Łukaszenko kilka dni temu zapowiedział, że atak, który rozpoczniemy na Polskę, skończy się na kanale La Manche.
prawda, że gdy zaatakujemy, to kilka dni później staniemy na granicy kanału La Manche. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, wraz z tymi ćwiczeniami, o których pan mówi, pan Łukaszenko rozpoczyna wielką konferencję prasową, która się jutro właśnie ma odbyć, w której Polska zostanie, o czym już mówiłem, oskarżona o ludobójstwo i przypisane zostanie naszym żołnierzom, naszym służbom wymordowanie dziesiątków tysięcy migrantów, którzy się chcieli przedostać przez polską granicę, włącznie ze złożeniem przez stronę białoruską zarzutu do Trybunału Praw Człowieka w Hadze przeciwko Polsce z oskarżeniem o ludobójstwo. Tak więc ta akcja militarna, która ma fundamentalne znaczenie praktyczne, prawda, takie materialne, militarne, będzie przykryta tą propagandą oskarżającą Polskę o działanie dokładnie to, które tak naprawdę leżało po stronie białoruskiej przecież. Choć nie w tym skali, oczywiście. Ja nie oskarżam pana Łukaszenki o ludobójstwo, bo to byłoby absurdalne. To chociaż na pewno sytuacja na granicy i kryzys humanitarny, który wywołał... Jest przestępstwem, zbrodnią. To w ogóle nie ma wątpliwości, ale dzięki Bogu nie jest ludobójstwem. Do tego nie doszło, aby tak pozostało. Zastanawiam się, na ile my powinniśmy pana posła, zdaniem pana ministra, zdaniem naprawdę śledzić komunikaty prasowe. Czy na ile ta sytuacja w najbliższych godzinach i dniach będzie na tyle napięta, że trzeba z realnym niepokojem spłynąć na wschód? Zawsze, jeżeli chodzi o dziennikarzy, to jest tak obowiązek jest. Dziennikarzy, obowiązek polityków, prawda, i pan, i ja mamy obowiązek śledzić te informacje na bieżąco. Tym terminem chyba, który będzie tak miał znaczenie przełomowe, zresztą to ludzie ze służb i w związku z tym także media przekazywały już od dawna, jest druga połowa lutego. To ten termin był mówiony, przywoływany już w grudniu, co najmniej, jeżeli nie w końcu listopada. On się pokrywa z końcem olimpiady, który Chińczycy zapowiedzieli, prawda, że oni uprzejmie proszą Putina, żeby nie rozpoczynał agresji, dopóki trwa olimpiada, bo olimpiada ma zasłonić, ma stać się taką zasłoną dymną, prawda, wobec tego pokazać zupełnie inną, pokojową, przyjazną, ludzką twarz Chińczyków, więc w ogóle można z nimi rozmawiać, bo oni są tacy sympatyczni i tak dalej, a przecież równocześnie zawarli sojusz z Putinem, mówiąc, że poprą jego agresję i poprą jego działania. A więc druga połowa lutego jest tym momentem, w którym coś zostanie zapewne ze strony rosyjskiej dokonane, ale to nie zagrozi naszym granicom, nie zagrozi naszemu bezpieczeństwu, co nie znaczy, że my powinniśmy akceptować ten kierunek polityki, który staje się coraz, tak powiem, powszechniejszy, który mówi, no jeżeli Rosjanie nie zaatakują, to dostaną Nord Stream 2. To jest fundamentalny błąd polityczny, który staje się niestety coraz powszechniej akceptowalny. A panie Antoni Macierewicz, Maszek Senior, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. No ja zapraszam państwa na program Pilnujmy Polski za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.